W razie zobaczmy sobie jeszcze to wideo. To jest świetne wideo z tym doktorem, które znajdziecie na kanale The High Wire. Oni robią świetne, już mówiłam o nich, oni robią świetne podsumowania, newsy, nie wiem jakkolwiek to nazwać. Bardzo neutralne. Tutaj jest rozmowa z doktorem Zach Bush. On jest chyba z Hawaii. Endokrynolog. Internista. Well, whatever that means. Nie ma dla mnie znaczenia. Posłuchajcie, co on mówi na koniec tej rozmowy. Bardzo neutralnie rozmawiał tam przez kilkadziesiąt chyba minut nawet. Była dłuższa rozmowa, ale bardzo wartościowa, także polecam zobaczyć, jak jest po angielsku oczywiście na kanale. Ale posłuchajcie tutaj tego fragmentu. Ten fragment krąży już po całym internecie, dlatego że jest przepiękny, jest prawdziwy i pokazuje zdebilnienie tego społeczeństwa, które nagle odkryło, że śmierć kurna istnieje. The result of the disease or the infection, which I would call our lockdown, our as you said, our incorrect approach is its own disease of mindset. What would you like people to know? Patrzcie na niego, wyglądam, czy zaraz rozpłacze chyba ten Zach. As you know, as a creator, you stare in the eyes of these people that are going to have this transition period. Should we be afraid of that? Are we dying? Is this inhumane? Is there hope for us to move forward, or are we just looking to a dark world, as you know, that's now out of our control? No właśnie, on się go pyta, czy to, co się teraz dzieje, ta reakcja na ten, na tę rzekomą pandemię. Plandemię, kurde. Czy to już tak pozostanie? Czy może coś z tym zrobimy? Jak się na to zapatrujesz? I posłuchajcie, co on mówi. On mówi tak mądre rzeczy tutaj. If there's crimes against humanity being exercised right now, I don't believe it. No i teraz on w zasadzie wypowiada swoje zdanie. Przez całą rozmowę starał się być bardzo neutralny, starał się być bardzo profesjonalny, prawda? No bo jest jednak lekarzem. I tutaj chyba się poddał. Jak dostał to pytanie, to stwierdził, że to, co on robi teraz, żeby było jasne, on ryzykuje swoją karierę za takie wypowiedzi. On ryzykuje swoją karierę. Za chwilę mu pewnie odbiorą licencję medyczną, na którą pracował całe pół życia. To jest bohater, który wychodzi i mówi swoje zdanie w czasach, kiedy nie wolno już wypowiadać swojego zdania. Kiedy jedyne słuszne zdanie ma WHO i totalitaryści w rządzie. Military lab. I believe that it's in those ICUs of dying patients alone. In what? On twierdzi, że to jest zbrodnia na ludzkości, to co się dzieje teraz. Bo ludzie, moi drodzy, dopiero co wam zrobiłam filmy, że kobiety rodzą dzieci w maseczkach i te dzieci są oddzielane od razu po porodzie, bo przecież COVID. Przecież to jest chore. To jest chore i to jest bezpośrednie następstwo tego, że nie reagowaliśmy na to, co się działo z ludźmi wcześniej w szpitalach. Że ginęli sami. Ja mówiłam o tym. Że tu możliwe jest ludobójstwo tymi respiratorami, tymi błędnymi procedurami, nie daniem ludziom wolności, lekarzom wolności i prawa do wypowiadania się, bo tego też nie mają. I ludzie umierają w samotności. I ci starzy ludzie, bo zbadano im, że mają rzekomego COVID-a, to umierają w samotności. Zaduszając się na śmierć? Przecież to jest chore, moi drodzy, chore. In history, have we decided that we need to en masse let people die alone? No, nigdy w naszej historii nie zdecydowaliśmy, że można pozwolić ludziom umierać samodzielnie. Chociaż pewnie zdziwiłby się koleś, bo jak były jakieś tam zarazy wcześniej, to na bank byli tacy ludzie, których się gdzieś tam odseparowywało i tak dalej. Ale na taką skalę, legalnie niby i zgodnie z procedurami, to zabijać można, bo jest zgodnie z procedurami, moi drodzy? Ja się pytam, gdzie są ci wszyscy lekarze? Gdzie są ci ludzie, którzy widzą, co się dzieje i nie reagują? Czemu oni są tylko w Ameryce? Ci popierdzieleni? Nikt nie wstaje i nie mówi, że to jest chore. Chociaż niektórzy tam próbowali mówić w Polsce, że tutaj jest badania, że coś tam, że się nie zgadza, że nie ma pandemii, to dostali szybko po pysku, już zmienili zdanie. Dajecie się zastraszyć. Naród, który daje się zastraszyć, będzie zniewolony, niestety. Teraz posłuchajcie, co on mówi, ten gość. We're taught to never leave a soldier on the battlefield. Marines will literally charge into machine gun fire, into rocket fire, to go grab that injured soldier so that they don't die alone in enemy hands. Marinesy, żołnierze amerykańscy, mają tą zasadę, o której wam już mówiłam wcześniej. Leave no man behind. Żaden człowiek nie zostaje z tyłu. Chociażby nie wiem, jak był po... zmasakrowany. Żaden człowiek nie zostaje z tyłu. Zobaczcie sobie film Black Hawk Down, helikopter w ogniu chyba jest polska, to jest jeden z lepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały w ogóle o wojnie. Też jest dosyć neutralny, dlatego jest dobry. Pokazuje z jednej strony głupotę tego wszystkiego, a z drugiej strony pokazuje właśnie te złote zasady amerykańskie i do czego to prowadzi i do jakich poświęceń są, na jakie poświęcenia są gotowi amerykańscy żołnierze, żeby dotrzymać tej zasady, że nie zostawimy żadnego człowieka. Życie ludzkie jest zbyt dużo warte dla nas, żeby zostawić
naszego brata tam, żeby się wykrwawiał na śmierć w rękach jakichś obcych ludzi. I tam są takie sceny, te sceny są przerażające, ale dużo pokazuje ten film. Warto sobie te rzeczy obejrzeć. To jest jedna z piękniejszych rzeczy w amerykańskiej kulturze. Leave no man, nie zostawiamy żadnego człowieka. Dlatego Amerykanie, z reguły ludzie ich nie lubią, bo oni są traktowani przez swoją własną nację jak ludzie lepszego gatunku, bo to są nasi. Nasi, więc naprawdę duże mamy duże zasoby, więc wypuścimy duże zasoby, żeby tych ludzi przywieźć do domu, czy żeby tych ludzi... Pamiętam, jak był huragan na Saint-Martin, to w zasadzie tylko po Amerykanów przyleciał samolot, żeby ich zabrać. To była jedyna nacja, która chyba coś takiego zrobiła. Żadna inna. Zostawili tam tych ludzi, a niech zdychają w huraganie. Także ktoś chce mi jeszcze mówić, że Amerykanie są głupi. To oczywiście nie oznacza, że każdy Amerykanin jest mądry. Ale to są wartości amerykańskie. Niezależnie od tego, jak faszyści teraz chcą to zniszczyć, socjaliści, komuniści, totalitaryści, to dalej są wartości amerykańskie. Takie, których według mnie na przykład Polska nie ma. Polska już nawet nie pamięta, jakie ma wartości. What level of fear have we induced in mankind that we are letting our revered elderly and our young people who are... No właśnie. I teraz jeżeli żołnierze amerykańscy są w stanie pod ostrzałem biec i ratować swojego kolegę, bo gdzieś tam poległ, bo leży, to jak możemy się teraz bać ludzi starszych, którzy umierają w szpitalach, bo są trędowaci, mają COVID-a, prawda? Dlaczego nie ma tam dopuszczonego wolnego wyboru, że jeżeli ja nie wierzę w tego wirusa, chcę zaryzykować swoim życiem, nawet jeżeli jest prawdziwy, mam w dupie tą całą pandemię i chcę zobaczyć swojego dziadka, czy czyjegoś dziadka, czy kogokolwiek, żeby nie umierał sam, trzymać go za rękę, cokolwiek innego, to ja nie mogę tego zrobić. Gdzie jest człowieczeństwo, moi drodzy? Następuje dehumanizacja w naszych kulturach i to się dobrze nie skończy. Bo mówię, wy będziecie następni, to wy będziecie umierać w samotności, zaduszeni respiratorem, czy w jakikolwiek inny sposób. Będziecie się cieszyć, jak dostaniecie kulkę w łeb, bo to będzie szybka śmierć. Ale naprawdę, systemy totalitarne są gorsze rzeczy niż śmierć. I systemy totalitarne potrafią zrobić je wszystkie. In these conditions, die alone. It is worse than rocket fire. It is worse than this. And we've generated that level of fear. No właśnie. To jest gorsze niż umieranie pod ostrzałem. I on ma rację. On ma rację. Mniej bolesne jest dostać kulkę w łeb, czy dostać jakąś rakietą. Odchodzisz, nie macie. Cześć, gryzą cię robaki. Ale leżeć samemu, zaduszać się, nie móc zobaczyć swojej rodziny, nie móc nawet innego człowieka jakiegokolwiek zobaczyć, w samotności umierać? No ja pierdziu. Przepraszam bardzo, ale co się stało z naszymi narodami? Czemu wszyscy zachowują się jak ostatnie pizdy? Gdzie są bohaterowie? Gdzie są ludzie, którzy powiedzą, nie, to jest szaleństwo. Nie będziemy się poddawać strachowi. Nie damy się sparaliżować przez tyranów. No, wirus, który ma śmiertelność podobną do grypy. Naprawdę, ludzie są takimi pizdusiami, plastusiami, dzisiaj się boją grypy. Boicie się grypy, jeśli się jeszcze tego boicie. With this tyranny of fear, we are tearing apart the very fabric of what it means to be human. There's no, mówię to samo co ja. Rozdzieramy to, co oznacza to, co robi nas człowiekiem. Obdzieramy się z tego. To się dobrze nie skończy. Nigdy się w historii nie skończyło. Driving us to stay connected, to stay in one another's presence, to have fellowship with one another. It's written into. Dokładnie. Social distancing. Oddzielaj się od siebie. A najlepiej się daj zaczipować, żebyśmy ci brzdąkali, jak się za bardzo zbliżysz do drugiego człowieka. God forbid, żebyś się przytulał z kimś. Żeby się wydzielała oksytocyna, która sprawia, że ludzie jest bond, ludzie budują relację bardzo silną. God forbid. Takiego społeczeństwa nie możemy mieć. Takie społeczeństwo się ciężko kontroluje. Takie społeczeństwo jest niezależne. My chcemy obiektów, my chcemy psów posłusznych. Institution, that you will not block public gatherings. You will not block the ability for us to get together and practice our spiritual faith. Dokładnie, podstawowe prawa są niszczone. Niszczone są podstawowe prawa. Prawa do zgromadzeń, prawo do pokojowego protestu, prawo do wolności słowa, prawo do wyznawania religii. Spiritual experience, and if anything is a hallowed ground of spiritual environment, it is the birthplace of a child and the birthplace of an elder person about to transition to the other side. There are two births that happen to humankind. No i obydwa są już zaatakowane. Obydwa z
magicznych momentów, nazwijmy je. Pierwsze to jest przyjście na świat dziecka. Drugie to jest odejście na inny świat, a ktoś wierzy w inny świat starszej osoby. Czy młodszej osoby nie ma znaczenia, ktoś umiera. I właśnie dlatego jest to leave no man behind na przykład, żeby ten żołnierz nie umierał w samotności, żeby przynajmniej umierał trzymany za rękę przez swojego kolegę, tak? Dobrze, dobrą robotę wykonałeś, stary, dobra, już teraz odchodzisz, spoko. Przykro nam wszystkim, ale przynajmniej nie umieraj w samotności. Ja będę poświęcał swoje życie, żebyś ty mógł umrzeć w spokoju, a nie rozszarpowany gdzieś tam przez wroga. Zdychający powoli w osamotnieniu. No to jest chore, co się dzieje, moi drodzy. Of course, must be extraordinary. If we could remember it all, how amazing would it have been. No a teraz właśnie to, co tworzy nasze człowieczeństwo, jest niszczone. I niszczy to ta tyrańska władza. I jeżeli będziemy pozwalać tej tyrańskiej władzy to robić, to, moi drodzy, następni jesteście wy. Pamiętajcie o tym. Następni jesteście wy. To po was przyjdą, to was zamkną w izolatce, to wy będziecie umierać w samotności. Zobaczcie sobie cały ten filmik, jak chcecie. Jest świetny. Zobaczcie sobie też cały ostatni ich, to był live, oni to robią zawsze w formie live'a, cały, jak to powiedzieć, raport, odcinek. One trwają z 2 godziny i więcej, ale są świetne. To jest to The Great Awakening, tak, ludzie się budzą, no tylko dzieci, ludzie, którzy się budzą. Obudzić się to jest jedno, ale teraz trzeba działać. Trzeba działać, trzeba się sprzeciwiać, trzeba powiedzieć nie. Nie będę zmuszać matki, żeby oddała swoje dziecko, bo ma jakiegoś COVID-a i tego typu rzeczy. Nie w to wierzę, że możemy ludzi rozdzielać, że możemy dzieci oddzielać od ich matek. Przecież to jest, Boże drogi, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. On to dobrze nazwał. Dokonuje się masowa zbrodnia przeciwko ludzkości. Dobrze się to nie skończy według mnie.